Witam Was serdecznie. Dzisiaj nieco dłuższy materiał, ale myślę, że raczej wartościowy, ponieważ będziemy sobie rozmawiali na temat Dziadów części trzeciej, akt pierwszy, scena pierwsza. Są to tak zwane sceny więzienne, czyli scena pierwsza toczy się w klasztorze ojców Bazylianów, przerobionych na więzienie, przez Rosjan oczywiście, to jest Wilno. Didaskalia nas informują o tym, że korytarz. Straż z karabinami stoi opodal, kilku więźniów młodych ze świecami wychodzą z cel swoich północ. Tak, takie informacje nam podaje Mickiewicz. Żebyśmy sobie to wyobrazili lepiej, to teraz wyobraźmy sobie korytarz, tak, to jest były klasztor, tak? Korytarz, rzędy drzwi prowadzących do poszczególnych cel. W tych celach, w których kiedyś żyli i spali sobie mnisi albo zakonnicy księża, to w tych celach są umieszczeni więźniowie. Po korytarzach snuje się jakiś strażnik, jeden, drugi. Ci strażnicy nie za bardzo pilnują, żeby więźniowie nie opuszczali swoich cel, a więc więźniowie wychodzą z jednej, drugiej, trzeciej celi, gromadzą się w jednej celi. Wszyscy tam sobie rozmawiają, jedzą, piją, śpiewają, dowcipkują albo podnoszą siebie na duchu lub też wymieniają się informacjami, tak? Pilnuje więźniów kapral, tak jest nazwany ten bohater. Ten kapral jest Polakiem, walczył u boku Napoleona w legionach polskich, ale Rosjanie go wcielili go do swojej armii. Niemniej kapral stoi po stronie Polaków, stoi po stronie tych uwięzionych młodych ludzi i pozwala im spędzać wieczory albo nawet i noce na wspólnym przebywaniu w jednej celi. No więc tak wygląda mniej więcej zarys początku tej sceny pierwszej. Nie będę oczywiście całej sceny pierwszej omawiał, tam się dzieje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Skupię się na tych kilku najważniejszych kwestiach, które się pojawiają. Dobrze, zacznijmy może od tego, że pojawia się nowy więzień, pojawia się Żegota. Żegota został zabrany prosto z rodzinnego domu. Jak to mówi, dziś mnie porwali z domu, ze stodoły. Dlaczego ze stodoły? Możemy sobie zadać pytanie. Przecież to był były student Uniwersytetu Wileńskiego. Co on robił w stodole i to gdzieś tam na prowincji? Otóż na wieść o tym, że Rosjanie wyprawiają naprawdę przerażające rzeczy w Wilnie, wyłapują młodych ludzi, wyłapują studentów, szukają byłych członków Towarzystwa Filomatów, tak, to niektórzy z tych młodych ludzi uciekli do domów swoich rodzinnych albo do domów krewnych, gdzieś tam na prowincję, pod Wilno, tak, ale nawet tam sięgają macki Rosjan i nawet tam tych ludzi są w stanie aresztować. Także Żegota został aresztowany na prowincji, gdzie musiał wcielić się w gospodarza. On, jak to mówił o sobie, który nie wiedział wcześniej, czym się różni owies od słomy, tak? Musiał wcielić się w rolnika, po to po pierwsze, żeby no, jakoś znaleźć sobie zajęcie, tak? A po drugie, być może przeczuwał, że nie będzie mu dane pracować w jakimś zawodzie związanym z wykształceniem, a więc zostanie na wsi i będzie pracował jako taki no, gospodarz, powiedzmy, tak? Żegota został aresztowany na wsi, został właśnie dzisiaj przywięziony do tego więzienia, a więc jest nowym więźniem, który dopiero musi się rozeznać w sytuacji, która w tym więzieniu panuje. Żegota jest jeszcze naiwny, ale być może przeczuwa, że dzieje się coś złego. Opowiada nam o tym, nam i innym więźniom, opowiada o tym, jaka jest atmosfera na Litwie. Wystarczy w domu, tak? Wystarczy w domu zadzwonić nożem o szklankę i wydobyć taki dźwięk przypominający dzwonek, tak? Żeby wszyscy w domu zostali sparaliżowani strachem. Dlaczego? Dlatego, że podobny dźwięk miały dzwonki, które były umieszczane przy wozach więziennych, którymi poruszali się Rosjanie. Te wozy więzienne to są, bardzo ważne słowo, uwaga, to jest nienawidzone kibitki, tak? To był wóz zakratowany w
W środku było miejsce na kilku, być może kilkunastu więźniów, i tych ludzi tam wpychano, zamykano i wieziono pomiędzy więzieniem a na przykład sądem, pomiędzy sądem a więzieniem, pomiędzy więzieniem a miejscem z syłki, gdzieś tam na przykład na Syberię. Przypominam, że jeszcze pociągów ani innych tego typu maszyn nie było. No i na Litwie panowała taka atmosfera, taka groza, że wystarczyło zadzwonić. Tak, żeby wszyscy się przeraźli, ponieważ już nasłuchiwano, czy nie zbliża się taki powóz, który podstawiono po kogoś, kto właśnie miał zostać aresztowany. No, Rzegota jest naiwny, tak? On jest taki naiwny jak my, tak? Być może, którzy dopiero zaczynamy poznawać tę historię. Rzegota się łudzi, że przecież bez winy w Sybir nas nie wyślą. A jakąż winą naszą znajdą lub wymyślą? Wytłumaczcie mi. Co się tutaj dzieje? O co nas oskarżają? Jaki powód sprawy? Rzegocie się wydaje, że A. żyje w państwie prawa, B. to wszystko jest grubymi nićmi szyte. To znaczy, Rosjanie pewnie aresztują co bogatszych, co zamożniejszych młodych ludzi po to, żeby wyciągnąć pieniądze od ich rodzin. Tak? Kaucja, okup, to się nazywa fachowo w prawie poręczenie majątkowe, być może, tak? Czyli Rzegocie się wydaje, że to wszystko rozbija się o pieniądze, tak? Ale to nie o to chodzi, tak? To nie o to chodzi. Uwięziony w tym właśnie więzieniu Tomasz, to jest oczywiście Tomasz Zan, przewodniczący Towarzystwa Filomatów, rozbija tę naiwność Rzegoty. No i opowiada, jak Rosjanie podchodzą do tego, co się właśnie dzieje. Nikt nie wie, o co jest oskarżony. Nikt nie może się bronić, ponieważ ci, którzy przesłuchują, narzucają swoje własne odpowiedzi. Zeznania są wyciągane siłą. A ci, którzy skazują, są jednocześnie oskarżycielami i katami, a więc możliwość obrony jest nikła albo nawet zerowa. Rosjanie mają jakiś większy plan, tak? Uwzięli się na nas, ponieważ coś chcą ugrać, ale potem wiadomo, co chcą ugrać, ponieważ wiemy, że chodzi o Nowosilcowa, który chce w taki brutalny sposób przypodobać się carowi. Chce przedstawić to polowanie na polskich studentów jako fenomenalną swoją misję służącą do tego, żeby rozbić ewentualne spiski, konspiracje Polaków przeciwko rosyjskim zaborcom. Tomasz, jako jeden z najszlachetniejszych więźniów, tak jest właśnie przedstawiany przez Mickiewicza, tworzy plan. Chce wziąć na siebie winę za wszystkich. I chce, żeby do niego dołączyło kilku studentów, którzy nie mają rodzin, nie mają dzieci, a ich strata nie byłaby wielką stratą dla ich bliskich. Tak? I ci właśnie ludzie wezmą na siebie wszystkie winy po to, żeby cała reszta mogła w jakiś sposób wykaraskać się z tego niebezpieczeństwa. I żeby cała reszta mogła być uwolniona. Postać Tomasza służy nam jeszcze Mickiewiczowi, tak przede wszystkim służy do tego, żeby wprowadzić tutaj pewien element humoru. Niech będzie, że to jest humor nieco czarny, nieco zgryźliwy, ale wszędzie tam, gdzie pojawia się poczucie humoru, tam jeszcze istnieje nadzieja, tak? Tam, gdzie nie ma nadziei, ludzie nie żartują, ale tam, gdzie jest nadzieja na lepsze jutro, tam pojawiają się żarty. Koledzy, którzy Tomasza dobrze znają, a Tomasz Zan także najdłużej przebywa w tym więzieniu, żartują sobie z Tomasza, twierdząc, że Zan nigdy lepiej nie wyglądał. Zan przypomina jakiegoś grzyba, jakąś pleśń, która na słońcu marnieje, ale w takich warunkach, jakie panują w więzieniu, czyli ciemność i wilgoć, rozkwita. Tomasz Zan też dobrze wygląda. Dlaczego? Dlatego, że przyjął modną kurację, tak? Czyli kurację głodową, tak? Morzono cię głodem? Pytają więźniowie. Tak, no morzono, chociaż tak naprawdę nie, ponieważ Zan dostał do jedzenia taką potrawę, o której mówi, że sam zapach byłby w stanie wytruć wszystkie myszy,
pająki i inne robactwo, które krążyło po celi. I kiedy przez dwa, trzy pierwsze dni nie chciał tego zjeść, i w końcu się zmusił, to się rozchorował i potem tak długo musiał się przymuszać do tej potrawy, że w końcu mu zasmakowała i teraz może ją bez żadnego problemu spożywać. Poza tym Tomasz Zahn również jest wyśmiany w następujący sposób, że opłaca się siedzieć w więzieniu, ponieważ po wyjściu na wolność Tomasz nie będzie musiał chodzić na wino, żeby się upić, ponieważ będzie wystarczył haust świeżego powietrza, żeby już być odurzonym. Także więźniowie w ten sposób sobie żartują ze swojej własnej sytuacji. My rozumiemy, że ta sytuacja jest trudna, dramatyczna, niepokojąca, pełna zagadek i niewiadomych. Przecież ci więźniowie są odcięci od zewnętrznego świata, listy nie dochodzą, okna są zabite deskami, nie mają kalendarza, więc nie wiedzą de facto, ile tam siedzą, tak? Ale próbują podnieść siebie na duchu. W pewnym momencie, to jest niestety jedna z najbardziej przerażających scen wewnątrz sceny pierwszej, przychodzi Jan. Jan to jest Jan Sobolewski i on przynosi wiadomości z miasta. Te wiadomości z miasta, z Wilna w taki sposób zostają zapowiedziane. No, jakie nowiny? Niedobre. Dziś na Sybir. Kibitek 20 wywieźli. Kogo? Naszych? Studentów ze Żmudzi. Było mnóstwo ludzi. Wywieźli. Sam widziałem. Widziałeś? I mego brata wywieźli? Wszystkich? Wszystkich. Do jednego. Tak? Sobolewski wracał do więzienia, będąc prowadzonym przez kaprala i widzi tę przerażającą scenę. Ona jest jedną z najdłuższych monologowych, chyba najdłuższą jest taką monologową wypowiedzią w scenie pierwszej. Sięgnijcie sobie do tego, bo to jest naprawdę wstrząsająca opowieść o tym, jak młodzi chłopcy, 12-letni, 13-letni, są wyprowadzani z budynku, gdzie został na nich wydany wyrok. Tak? Mają na sobie kajdany, ogromne, ciężkie kajdany i te kajdany mają wokół nóg i być może wokół rąk. Ci młodzi ludzie są ogoleni na łyso, młodzi ludzie mają ślady bicia, tortur na sobie, są prowadzeni prosto w stronę tych otwartych kibitek, które wywiozą ich gdzieś tam na Syberię, albo gdzieś do jakiegoś kamieniołomu, albo do więzienia, albo do jakiejś kopalni. I po obu stronach tworzy się szpaler mieszkańców Wilna. Oni wszyscy milczą, ponieważ są przerażeni tym okrucieństwem Rosjan. A żołnierze, którzy eskortują tych małych chłopców prosto do tych więziennych kibitek, też nie są w stanie niektórzy ukryć wzruszenia. Tam jest taka naprawdę przerażająca, pełna grozy i napięcia scena, którą Mickiewicz przyprawił taką delikatną nutą swojej chrześcijańskiej filozofii. Dlaczego? Dlatego, że ci młodzi chłopcy przypominają męczenników. Jeden z nich do tego stopnia został zmaltretowany, że umarł i zesztywniał po śmierci i tak jest niesiony z rozkrzyżowanymi rękami. No jak Chrystus, prawda? Dalej, jeden z chłopców żali się, że ma za ciężki łańcuch, a tutaj podjeżdża rosyjski policjant i mówi, nie, dobrze, ten łańcuch waży tyle, ile ma ważyć. O co ci chodzi? Tak? Jeszcze inny z więźniów, zanim wsiadł do tej kibitki, krzyknął, jeszcze Polska nie zginęła. Tak, a żołnierz, który niesie jednego z pobitych chłopców, musi obetrzeć łzę. Nawet ten żołnierz rosyjski, który jest przecież doświadczonym zabijaką, jest przecież pewnie uczestnikiem niejednej bitwy, jest przygnębiony, jest porażony tym okrucieństwem w stosunku do małych dzieci. I na samym końcu tej opowieści Jan Sobolewski mówi takie słowa. Przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata, to mówi do Boga, przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną, nie tak świętą, niewielką, lecz równie niewinną.
A więc pojawia nam się tutaj Mickiewiczowa filozofia. Ofiara Polski, ofiara młodych Polaków jest ofiarą złożoną na ołtarzu ojczyzny, po to, żeby młodzi chłopcy, podobnie jak Chrystus, tak, byli pewną ceną, którą płaci się za odzyskanie w przyszłości wolności. Tak? Ta koncepcja będzie powracała jeszcze nie raz. Dobrze, więc mamy opis tego męczeństwa Polaków. Potem pojawia się bardzo ciekawa bajka Żegoty. Ta bajka Żegoty też jest jednym z ważniejszych elementów sceny pierwszej. To jest bajka o Bogu, człowieku i diable. Bóg, który wygnał człowieka z ogrodu rajskiego, nie mógł pozwolić na to, bo nie chciał pozwolić na to, żeby człowiek umarł z głodu, a więc dał człowiekowi ziarna. I te ziarna Adam, czyli ten pierwszy człowiek, obejrzał, popatrzył sobie na nie, ale nie wiedział, do czego one służą, a więc je zostawił, tak? Nie wiedział, co z nimi zrobić. W nocy przyszedł diabeł i sobie pomyślał tak, skoro Bóg dał człowiekowi te ziarna, to one po coś są. A więc wezmę te ziarna i zakopię pod ziemią. I zrobił rogiem albo rogami dziurę w ziemi, zakopał te ziarna, napluł, przyklepał po to, żeby te ziarna nie wpadły, żeby człowiek nie zrobił z tych ziaren pożytku. No ale nie wiedział, głupi diabeł, że te ziarna przecież po to istnieją, żeby je zakopać i po to istnieją, żeby obumrzeć i wydać plon. I człowiek, który rano się obudził, zobaczył, że z tych ziaren wzrosły rośliny, które będą mogły mu pomóc przetrwać na tej niegościnnej i nieprzyjaznej ziemi. Tak? I morał z tej bajki jest taki. Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać, sam oszuka sam siebie. No, bardzo prosty morał. Chciałoby się rzec, kolejna próba wytłumaczenia sytuacji więźniów. Na czym ta próba polega? Otóż tym ziarnem zasypanym, zakopanym, zamkniętym pod ziemią są oczywiście polscy patrioci, ci młodzi ludzie. Diabłem, który ich zakopał, to jest oczywiście car, pośrednio Nowosilcow, tak? Ale kto te ziarna dał? Bóg dał te ziarna. A co się z tymi ziarnami stanie? Tak? One wykiełkują, dadzą plon wielokrotnie większy. A więc ci młodzi chłopcy, ci, którzy są teraz uwięzieni, są, tak? Są zapowiedzią przyszłych wielkich polskich patriotycznych gestów. Dobrze, a teraz przejdziemy do czegoś, co się nazywa umownie trzy więzienne piosenki. To są trzy piosenki, które mają zupełnie różną tonację. Po pierwsze, jest to piosenka Jankowskiego. Możecie sobie ją przeczytać, ona jest bardzo prosta i ona jest bardzo, bardzo, bardzo cyniczna, nihilistyczna, taka pozbawiająca nadziei. Jankowski, nie będę jej oczywiście czytał całej, ale refren, jak refren pojawiają się słowa, nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maryja. A dlaczego nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maryja? No właśnie, ktoś mi przerwał. Dobra, a więc jeszcze raz. Dlaczego Jankowski nie wierzy, że sprzyja Polakom Jezus i Maryja? Z bardzo prostego względu. No to zadajmy sobie pytanie, dlaczego zło spotyka ludzi dobrych? Tak? W idealnym świecie zło powinno spotykać ludzi złych, a dobro powinno spotykać ludzi dobrych. To jest kwestia tak stara jak chociażby Księga Hioba. Tak? Ale my wiemy, że Księga Hioba odpowiada nam na pytanie o naturę zła w następujący sposób. Zło jest tajemnicą. Nie wiemy, dlaczego zło spotyka takich, a nie innych ludzi. Nie wiemy, czy zło, które dzisiaj interpretujemy jako zło, faktycznie złem jest, ponieważ może przysłużyć się do czegoś dobrego. Ale Jankowski stracił wiarę. Jankowski jest osobą, która mówi takie rzeczy. Panie Boże, jeżeli jesteś po naszej stronie, to weź ty coś zrób. Tak? Panie Boże, Matko Boża, Jezu Chryste, zrób coś z tą świnią carem, zrób coś z tym Nowosilcowym, zrób coś z tymi Rosjanami, bo inaczej nie będę w ciebie wierzył, albo nie będę wierzył, że jesteś po naszej stronie. Tak? To jest pewne ultimatum,
które zostało postawione Bogu, i te słowa bardzo, bardzo, bardzo negatywnie zostają odebrane chociażby przez Konrada, jednego z więźniów, tak? Który mówi takie coś: słuchaj ty, tych mnie imion przy... słuchaj ty, tych mnie imion przy kielichach wara. Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara, nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi. Tak, Konrad tutaj pokazuje, że jest też nie po drodze ma z Bogiem, tak, ale nie pozwoli na bluźnienie albo na wykorzystywanie imienia Matki Boskiej w czasie picia wina. No bo tam trwa regularna impreza, chciałoby się tak powiedzieć, tak? Ci młodzi chłopcy, ta młodzież, ci młodzi studenci, absolwenci siedzą sobie w celi, piją wino, no i generalnie próbują jakoś zapomnieć o tych mrocznych czasach, w których przyszło im żyć. Tak? Ale Jankowski jest cyniczny, Jankowski nie wierzy w to, że jakakolwiek opatrzność czuwa nad ludźmi, i potem ta niewiara chyba gdzieś się nam pojawi w wielkiej improwizacji, więc nie zapomnijmy o tej piosence Jankowskiego. Potem pojawia się piosenka Feliksa i jest ona zdecydowanie weselsza. Feliks mówi tak: Feliks będzie wesoły i będzie piosenka. Tak? Feliks po łacinie w ogóle to imię znaczy szczęśliwy, więc nic dziwnego, że ta piosenka również będzie miała taki nieco wesołkowato taki wesołkowaty ton. Tak? Bo Feliks śpiewa o tym, że jakakolwiek kara spadnie na niego ze strony cara i Rosjan, to on to, co go spotka, będzie w stanie wykorzystać przeciwko swoim oprawcom. A więc, jeżeli zostanie, śpiewa Feliks, zesłany do kopalni, to wierzy w to, że ta ruda żelaza, którą wydobędzie, zostanie przekuta na topór, przy pomocy którego łeb ktoś carowi odrąbie. Jeżeli zostanie zesłany Feliks na dalekie rubieże Imperium Rosyjskiego, na tak zwane zasiedlenie, i tam spłodzi jakieś dziecko, to wierzy w to, że to spłodzone dziecko będzie przyszłym cara zabójcą. A jeżeli będzie gdzieś tam uprawiał konopie, z których będzie się robiło materiał, tak, liny konopne, to ta lina będzie w końcu przeznaczona do tego, żeby założyć, żeby zrobić z niej pętlę i założyć na szyję samego cara. A więc Feliks pociesza swoich przyjaciół, mówi mniej więcej tak to ujmuje: cokolwiek się z nami stanie, to zło zawsze przegra. Dlaczego zło przegra? Dlatego, że będziemy w stanie obrócić to zło na dobro, tak? Odbijemy to zło i to zło uderzy w tych sprawców zła, którymi w tym przypadku są Rosjanie i car. A więc Feliks śpiewa piosenkę, która napawa optymizmem, która dodaje wiary. To jest piosenka, która w jakiś sposób ma podnieść na duchu, tak? Tym bardziej, że potem chór śpiewa ra-ra-ra-ra-ra-ra, tak, zrodzi się palen dla cara. Ra-ra-ra-ra-ra. Tak, tutaj ta pieśń się niesie przez całe, ta pieśń się niesie przez całe to więzienie. Tak? Ja celowo w tym miejscu urwę, ponieważ trzecia piosenka to jest piosenka Konrada. I ta piosenka Konrada jest, ta piosenka Konrada, tak naprawdę pieśń pewnie, wymaga dalszego omówienia, szerszego omówienia, a nie chcę już was trzymać dłużej niż tych 23 minuty prawie, które tutaj mówię. W każdym razie zapamiętajcie sobie, sceny więzienne pokazują w dosyć realistyczny sposób to, co spotkało uwięzionych przez Rosjan młodych polskich studentów, absolwentów, w każdym razie patriotów. Pokazują różne, te sceny więzienne pokazują różne reakcje, tak? Od takiego naiwnego, wszystko będzie dobrze, co nam mogą zrobić, poprzez takie gorzkie, jesteśmy skazani i nikt nie jest po naszej stronie, a Bóg tak naprawdę, jeżeli jest, no to trzyma stronę cara, tak? Sceny więzienne pokazują też mechanizm działania Rosjan, wymuszanie zeznań, tortury, prześladowania, pokazują martyrologię polskiej młodzieży i sceny więzienne również mają bardzo silne takie, taką silną podbudowę, tak? Która jest charakterystyczna dla Dziadów części trzeciej, czyli wiarę w to, że to cierpienie młodych polskich patriotów będzie ceną, którą trzeba będzie zapłacić za odzyskaną w przyszłości niepodległość.
To wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam.